Właśnie zanim sobie płatki mleką, bardzo, bardzo dawno nie jadłam takich czekoladowych. Jem dlatego, bo po pierwsze jestem taka zmęczona, że nie dam rady nic innego sensownego, pożywnego zrobić. Trudno. No i w sumie to jest główny powód. Umyłam sobie twarz. Totalnie nie chcę mi się malować, więc nie będę tego robić. Mam tu gdzieś i teraz sobie tego spryskam. Twarz. Chemikiem. Okay. Lewą ręką było to dosyć ciężkie, ale nieważne. Trochę już nabrałam siły, żeby mówić, bo nie wiem, czy wiecie, ale ja nie wiem, czy też tak macie, ale zawsze mam tak, że jak rano wstanę, to mówię tak cicho, nie mam siły w ogóle mówić, że dopóki nie zjem, naprawdę nie warto ze mną rozmawiać. Zresztą rano nie warto w ogóle do mnie mówić, bo jestem zła rano. A po prostu jestem zła, bo tak. Bo trzeba wstać i to mnie boli. No i jest godzina jakoś 6:14 i już powinnam się ubierać powoli. O 6:40 wychodzę. No ale jeszcze sobie chwilę posiedzę. Nie ma to jak dobry początek dnia, wspaniały poniedziałek. Zdążyłyśmy już przed 7 rano zaliczyć lodowisko, więc było naprawdę super. Jazda na butach, polecamy. Ile było prób wywalenia się? U ciebie to 15. U mnie to właśnie około 15 jakoś, ale wytrwałam i jakoś się nie wywaliłam. A ty jak się bawiłaś na lodowisku? Naturalnym. To moje buty się nie ścigały, ale... Chyba czas zmienić buty. Tak. Piękne lampki mamy, wszystko klasy. Ula, jeszcze jedne lampki włącz. Zaraz, mam 4 zdjęcia do ciebie. Nie, no możesz pokazywać. Pierwszy tak, o matko. A to ja robiłam pierwszą lampkę. Następna. No tak. To jest piękne, ale to chyba nie świąteczne, tak jak miało być. Ale to są... O nie, o Boże. O Boże, Lula, serio. Halo. Hiszpan. Jeszcze jedne lampki do włączenia, czekaj. Jakoś tu wąsko jest. No cały czas chyba się podsu... Ładnie, nie? Nawet powiedzmy. Jeszcze wzbogacimy tą gazetkę o zdjęcie. O tym pójdzie? Przecież działałem przed chwilą, przecież się nagrałam. Weź się i dwa z nich jeszcze, bo ja już nie jestem. Dzisiaj powinno być. Uwaga, pokazuję zdjęcia świąteczne z gazetki. Jula, możesz wybrać, które są. Dwa jakże urocze. Piękne. Które? Wszystkie. Ale cute. Które? Trzecie to bardzo nie działają. Siedzimy sobie jedną lekcję na dyżurze. Tak nas Jula wkopała dzisiaj. Siedzimy akurat na polskim, więc tak średnio. Jula chodziła po przesyłkę i ogólnie miała jakieś problemy na poczcie. Pani nie chciała jej przesyłki dać, bo wzięła... Jest taka niemiła, że pracuje na chłopa za karę. No takie są panie na poczcie. Są takie panie na poczcie i panie w urzędzie. To właśnie tak... No, naprawdę. Muszę prawko wyrabiać i dała mi tutaj, ale nie wiem, regamin danych. A on mówi, mi to niepotrzebny. Nie no, mi nawet pogratulowała, ale pierwszy raz jak byłam, coś tego mnie spojrzała, jakby chciała mi zabić, więc zaraz stworzymy paczkę, pokażemy co to jest, co to jest. Czaszki, to możemy sprawdzić. No to będzie takie odprowadzić, tak? No tak. No to już to będzie dane. No dobra, to zaraz pokażemy co jest w tej paczce. Nie masz nożyczek, ja też nie mam, nie mam piórnika. Coś mam tutaj. Jeszcze fajnie, bo przyszły wszystkie dla niej prezenty, ale przyszedł tylko jeden z tych moich. A
będzie bąbelkowa? A co pan? A. Weźmy z kobietą, bo to już nie jest. Typowo świąteczna. I co tu jeszcze w tych pudełkach jest? Herbata, a, kawa, cappuccino, cynamonowe te sticky, jak to się nazywa. A czemu to otwierasz? Bo tak to będę jeszcze otwarła, bo mam nie polewam. Bo już wszystko nie będzie w tych pudełkach, to już robię. Co tam wybierasz? Co wybierasz? Dobra. A na co, po co? Na prezenty. Prezenty? Ja bo klikę, mam tu fajne, bo mam tu... Nie wiem, będzie wyjątki świąteczne już, to wiesz, może... Nie wiem. A mnie złapał jakiś katar, nie wiem, czy chora będę, czy mam jakąś alergię, czy to za dziwne rzeczy, ale straszny katar. Co wzięłaś? Świeczkę i papier, pokaż. Pokaż świeczkę. Ładne coś, ładne, nie? Ładne, idziemy dobra dalej. Dzień doberek! Po szkole jest po godzinie 16, ja dopiero przyjechałam do domu, bo miałam właśnie kilka rzeczy do załatwienia, do ogarnięcia. Nie wyglądam najlepiej, ale oj tam. Nieważne. I kogo ja tu mam? Kogo ja tu mam? Kto to był na dworze taki brudny? Teraz jest bardzo kto? No. Także co, kupiłam prezent na mikołajki klasowe. Strasznie dzisiaj mnie katar męczy, nie wiem, czy mam jakieś uczulenie, nie wiem. Nie mam ogólnie nawet uczulenia, ale może coś mi się narodziło, może coś po prostu się rozpocznie, jakaś alergia, nie wiem. Ale gorsze jest to, że nie umiem smarkać i to jest taki problem. I tam nie chodzę, nosem ciągam. Dobra, postanowiłam, że raz pakuję prezent na mikołajki. Zazwyczaj robię to tak, że wkładam do takiego ładnego, ozdobnego pudełka i w ogóle. Ale teraz powiem, że robię inaczej. Po prostu włożę to do takiej torebki świątecznej. I tyle, bo w sumie bardzo mi się spodobała ta torebka, taka fajneczki i jeszcze z takim puszkiem tutaj, więc zaraz wam pokażę. Że razem spakuję prezent na mikołajki. Zazwyczaj robię to tak, że wkładam do takiego ładnego, ozdobnego pudełka i w ogóle. Ale teraz powiem, że robię inaczej. Po prostu włożę to do takiej torebki świątecznej. I tyle, bo w sumie bardzo mi się spodobała ta torebka, taka fajneczki, jeszcze z takim puszkiem tutaj, więc zaraz wam pokażę, co dokładnie kupiłam. Chodzi oczywiście o mikołajki klasowe, także... chwila, muszę ceny pozdejmować. Mam jeszcze tu jedna cena. Po pierwsze kupiłam taką świeczkę, bardzo, bardzo ładnie pachnie, tak mi się podoba. I w sumie jest również w takim ładnym, ozdobnym słoiczku z kokardką. Takie coś. Także leci tu. Następna rzecz to są takie ciepłe skarpetki. Bardzo ładne. No wiadomo, skarpetki to jest taki dosyć klasyk. Kiedy nie wiemy co kupić, to zawsze skarpetki się kupuje. No i mam jeszcze cztery różne maseczki, bo robiliśmy tak jakby sobie na karteczkach, kto by co chciał dostać, co lubi i tak dalej. No i ja miałam napisane, że właśnie maseczki, no to maska ultra nawilżająca, taka z Liren. Peeling enzymatyczny również z Liren. Peelingi są fajne, trzeba je robić. I maska oczyszczająca z glinką szarą z jaj, one są naprawdę spoko. I jeszcze taka maska z Bielendy, bąbelkująca maseczka, energetyzująca, powiem wam szczerze. Telefon mi zadzwonił, straciłam łączność z wami, nieważne. I powiem wam, że bardzo ciekawi mnie ta maseczka i w sumie również ja chciałabym ją sobie bardzo przetestować, więc myślę, że sobie taką kupię, taką bąbelkową. Nie wiem, jak ona działa, także wyrzucę. I to jest w sumie cały prezent taki. I jest jakaś ozdoba, i jest coś funkcjonalnego, i jest coś do pielęgnacji, tak więc takie cudo mamy na prezent. No bardzo mi się podoba ta
torebeczka. Lula przyszła do mnie. Lula do mnie przyszła, będzie pakować prezent na Mikołajki. Przyszła do mnie z wszystkimi itemami. Bardzo ładna jest ta świeczka, nie? Będziemy update'ować, a ja sobie zrobiłam pierogi i vlogmas się dodaje. Dzisiaj Jula otwiera kalendarz tak w międzyczasie. Trójka. A mała podpowiedź chyba jest na kopercie, co? Mój buźka. Możesz sobie wziąć. Dziękuję. Wszyscy skorzystają z mojego kalendarza adwentowego. Więc tak, tutaj w tej paczuszce, ja zawsze w ogóle też tak robiłam, ale w tym roku zrobiłam inaczej, po prostu włożyłam do takiej świątecznej torebki, tak jak wam pokazywałam. Jest tak, po pierwsze kubek, kocham cię. Ocieplacze do rąk, moim zdaniem chyba najlepsze z tego wszystkiego. Taki łańcuszek z reniferem, a co tu jeszcze będzie? Tu jest liścik. Liścik. Ta osoba napisała, że bardzo lubi czytać listy, więc no listy to jest moim zdaniem fajny pomysł. Tu nas sypię sobie kilka szkierków po prostu, jak wiesz, różną. Aha, okej. I zapakujemy. Ja masz tu na drodze do tej książki. A dla wychowawczyni taki świecznik srebrny, bardzo ładny, z taką piękną, srebrną, mieniącą się świeczką. Tutaj takie filiżanki. I tutaj jest co? Są kawy, tak? Kawy. Czyli gdzieś były herbaty, pokaż herbaty. Taki zestaw zimowych herbatek. Herbata zimowa, cynamonowo-jabłkowa i wiśnie w rumie. Oraz pierniczki, ale to wszystko tak pięknie pachnie i w ogóle bardzo, bardzo, bardzo ładny prezent, nie? Mamy update prezentu, to jest już spakowane. Tutaj już też Lena fajne nogi. Jeszcze taka karteczka. I to będzie zapakowane oddzielnie, bo się nie zmieści do kartonu. Więc będą takie bezsze prezenty, ale tak, no jest jeden, tylko po prostu trzeba paczkę będzie, nie? A tutaj są pierniczki. Można go upa. Co by mnie No, muszę to jakoś popiąć. No zaraz. Muszę coś wiązać. Oto i prezenty zostały zapakowane. Prezentują się pięknie. To wygląda jak flaga Polski tutaj, ale nieważne. Ja tak to... Tak. To wygląda. Jeszcze tam tylko podpiszę i będzie zdolny, a ten jest najładniejszy. No, też mi, też mi się najbardziej podoba ten. W ogóle papier jest według mnie najładniejszy i w ogóle teraz tą szkoła nie wygląda. Ale też słony. A więc jest już godzina jakoś 22. Ja się zbieram spać, bo jestem strasznie niewyspana dzisiaj, więc już po prostu muszę się położyć, bo nie wytrzymam. Także bardzo wam dziękuję za obejrzenie dzisiejszego vlogmasa. Jeśli wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. I widzimy się już jutro.